Siemaneczko, wczoraj kupiłem sobie, słuchajcie, Avengers Marvel na PlayStation 4. Oczywiście, dlaczego? Bo tylko i wyłącznie ekskluzywna postać Spider-Man będzie na PlayStation 4. Dlaczego, to pewnie jest wszystkim jasne. Tak więc wybrałem wersję na PlayStation 4, czy to nawet jakby na Xboxa była o wiele ładniejsza grafika, no jednak Spider-Man w Avengersach bardziej mnie przekonuje niż na przykład wyższa rozdzielczość, tak więc takie ekskluzywne dodatki fani danej firmy lubią po prostu w taki sposób być nagradzani, prawda? No ale za to drudzy się denerwują, dlatego posiadam i jednych i drugich i wtedy nie mogę płakać na nic. Dobra, i słuchajcie, włączyłem. Na początku dosyć takie nudnawe było, musiałem zbierać komiksy i tak dalej, ale widzę, że dopiero się zaczyna tutorial i zaczynam grać każdą postacią. Grałem już Thorem, który był świetny. Grałem Iron Manem i jeszcze był lepszy. Teraz włączyłem Hulka, a Hulk jeszcze jest lepszy. Naprawdę tak miodnie się fajnie gra w tą gierkę, że... Takie, słuchajcie, takie kombosy będziemy sobie tutaj siekać, jak w God of War klasyczny mi się przypomniał. Tylko że w świecie po prostu, współczesnym świecie w Avengersach. Takie typowo kombosy. I co? Mam tam skoczyć? No kurde, miodnie się gra, dużo się dzieje, siedzę blisko wyświetlacze, ale i ogarniam tak wszystkiego, no ale to specjalnie, żebym mógł was widzieć. Ale gierka jest, panowie. Wow. Nie, jest hit, panowie, moim zdaniem jest hicio, naprawdę. Wow, spadłem. Tak więc no, jak się człowiek wtajemniczy te kombosiki tutaj, każdą postacią, no akcja napakowana. Tego właśnie oczekiwałem od gier komiksowych, tak, od ze świata DC, że dobra przygoda, dobra akcja i może być to nawet w liniowym świecie, a dlaczego nie? Jeżeli ma być taka dynamiczna, napakowane akcji, jeszcze jakby było kooperacja we dwie osoby, to byłoby pięknie. No niestety nie, jeden player, ale we dwóch tak śmigać, tak jak w Lego, nie? Avengersach, czy tam Lego Marvel, to tutaj też dwie osoby, nawet zjechać na tej rozdzielczości i grałoby się świetnie, jak ze starych czasów, słuchajcie, z kumplem na 8-bitowych, 16-bitowych konsolach po prostu. Widzę, że rozdzielczość, nie wiem jeszcze jaka jest to rozdzielczość, ale widać z bliska dosyć piksele, ale no kto siedzi przy 55 calach tak blisko, tak więc jak się siedzi już półtora metra chociaż, to jest graficzka piękna, nie wiem, tu jest... Tutaj niby w opcjach jest pokazane, że albo 4K, albo większa wydajność, płynność po prostu, może lepiej detale, ale mam ustawione 4K niby, ale to nie jest 4K, bo widać trochę jednak, artefakty też widać, no ale dobra, nie będę teraz oceniał grafiki, bo to jest niepotrzebne, gra jest naprawdę miodna, gra jest miodna i przede wszystkim jak na taką graficzkę, jak na taką konsolę chodzi płynnie, tak? Nie mam problemu z płynnością w tej grze. Możesz powtórzyć, tak więc rozdzielczość jest zachowawcza, jest odpowiednia, płynność tak samo, więc co można chcieć bardziej od takiej gierki? Jeżeli jesteśmy fana miłośnikami po prostu, takich gier, to polecam, słuchajcie, bo już wiem, że będę się dobrze bawił. Nie wiem, ja to potrafię w 5-10 minut ocenić, słuchajcie, czy w grę wciągnę się, czy nie, bo po prostu wezmę i powiem tak, to jest to, nawet jeszcze dobrze ją nie znając, po prostu już mi się podoba z automatu, tak? Tak więc
taką grą są Avengersi, więc do pełnej recenzji będzie na kanale Mania Gaming. Tutaj pierwsza zajawka, pierwsze wrażenia i odczucia odnośnie Avengersów. Wiedziałem, że będzie hicior, już się nastawiłem bardzo pozytywnie i fajnie, że mnie nie zawiedli. I Spidermana na PlayStation 5 też z miłą chęcią ogram sobie już na PlayStation 5. Wtedy też sobie zrecenzujemy z chłopakami Spidermana jednego, jak i na PlayStation 5. O! Można otoczenie, jest wpływ na otoczenie, to lubię, jak w Sleeping Dogsach, nie? Mamy gościa blisko ściany, no to może oberwać, wykorzystując coś przy ścianie, jakiegoś elementu. Trzeba byłoby się wkręcić w tą gierkę, tak więc no ja się wkręcam niemiłosiernie, tak jak widzicie. I co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Polecam, od razu polecam, a jeszcze wam pokażę Steelbooka. Ładny Steelbooczek. O, Avengersów. Dzięki za uwagę, do zobaczyska, siema.